Pompy ciepła należą do najdroższych urządzeń grzewczych, które w zamian oferują obecnie najniższe koszty wytwarzania ciepła. Jednak wydatek na pompę nie jest mały i nie jeden z posiadaczy zastanawia się, co zrobić, aby przedłużyć żywotność pompy. W pompie najbardziej narażonym na zużycie elementem jest sprężarka. Bardzo duży wpływ na długotrwałą pracę sprężarki ma częstotliwość jej uruchamiania się. Lepiej, jak pracuje ona non-stop, niż np. 6 razy po 5 minut w ciągu godziny. Aby chronić sprężarkę przed zbyt dużą ilością uruchomień, czyli taktowaniem, większość producentów powietrznych pomp ciepła wprowadziło silniki inwerterowe, które pozwalają modulować moc pompy ciepła, zwalniając lub przyspieszając swoją pracę. Jednak i to czasem nie pomaga i pompa taktuje. Dziś wyjaśnię, co ma wpływ na taktowanie pomp ciepła, jak się przed tym zjawiskiem bronić, przy okazji podnosząc sprawność pompy i zmniejszając pobór prądu. Obliczysz też przewidywalną żywotność swojej pompy ciepła. Oglądajcie do końca, bo dosłownie warto. Zapraszam też do oglądania innych filmów na temat ogrzewania pomp ciepła fotowoltaiki. Na kanale znajdziecie też setki recenzji różnych innowacyjnych produktów, jak rowery elektryczne, hulajnogi, roboty sprzątające, drony, telefony, smartwatchy i wiele innych. Zachęcam do subskrybowania kanału, a zwłaszcza do komentowania. Napiszcie, co o tym sądzicie, jak wy macie ustawione pompy ciepła, czy jesteście zadowoleni z tego zakupu? Jeżeli film się spodoba, to podziękujcie mi kciukiem w górę. Dziękuję. Najważniejszy przy zakupie pompy ciepła jest odpowiedni dobór. Pompa nie może być ani przewymiarowana, ani niedowymiarowana. Mocą trzeba wstrzelić się w zapotrzebowanie budynku. Dobrze dobrana markowa pompa ciepła powinna pracować od 20 do 30 lat. Żywotność pompy ciepła określa żywotność samej sprężarki. W większości przypadków to 80 do 100 tysięcy godzin pracy i 50 tysięcy startów. Pompy ciepła średnio pracują rocznie od 2 do 3 tysięcy godzin, a optymalna ilość załączeń to około 2,5 tysiąca razy. 100 tysięcy godzin pracy podzielone przez 3 tysiące godzin pracy rocznie daje nam około 33 lata. Natomiast 50 tysięcy startów podzielone przez 2,5 tysiąca uruchomień co roku daje nam żywotność 20 lat. Taką zakłada się żywotność przy prawidłowej instalacji. A jaką żywotność osiągnie Twoja sprężarka? Napisz w komentarzu. Często pompa ciepła zastępuje wysłużony już kocioł na paliwa stałe. O jakiejś mocy, i jeżeli instalator oferuje nam pompę o znacznie niższej mocy, nabieramy obaw, czy to nie za mało, czy nie będziemy marznąć. Sami instalatorzy też mają tendencję do montażu pomp o większych mocach niż wynika to z zapotrzebowania budynku na ciepło. Dlatego często dochodzi do montażu przewymiarowanych pomp ciepła. Przewymiarowaną pompę rozpoznamy w temperaturach powyżej 0 stopni Celsjusza. W Polsce urządzenie najczęściej pracuje w temperaturach od minus 5 do plus 15 stopni Celsjusza, czyli przy częściowym obciążeniu. Jeżeli pompa będzie pracowała krótko, wyłączy się i po krótkiej przerwie kolejny start z dużą mocą, i tak w ciągu godziny kilka razy, to możemy mówić o taktowaniu pompy ciepła. Dobry stosunek startów pompy ciepła w stosunku do godzin pracy to 1 do 1, czyli jeden start. Na godzinę pracy urządzenia. Wielu producentów dopuszcza nawet 4 starty na godzinę, jednak zaniepokoić nas powinien już stosunek 1 do 3, czyli 3 starty sprężarki na godzinę. Co zrobić z taktującą pompą ciepła? Duża liczba startu sprężarki najczęściej wynika ze zbyt małego zładu wody w instalacji grzewczej. Można to naprawić montując lub powiększając zbiornik buforowy. Przy pompach inwerterowych wymagana jest najczęściej. 10 do 15 litrów wody na każdy kilowat mocy grzewczej. A przy pompach typu on-off to nawet powyżej 20 litrów wody na każdy kilowat mocy grzewczej. Dołożenie bufora powinno rozwiązać problem. Należy też zadbać, aby pompa pracowała na pełnym przepływie. Jednak posiadacze ogrzewania podłogowego, które ma dużą bezwładność cieplną, mogą jeszcze skorzystać z innego narzędzia, które poza zmniejszeniem ilości startów pompy da też spore oszczędności. Aby zrozumieć, na czym polega oszczędność, przypomnę, że powietrzne pompy ciepła zużywają najmniej prądu, jeżeli różnica temperatur pomiędzy dolnym źródłem, czyli powietrzem na zewnątrz, a górnym źródłem, czyli temperaturą wody, do jakiej grzeje pompa, jest najmniejsza. Przykładowo pompa zużyje mniej więcej tyle samo prądu, gdy przy temperaturze na zewnątrz minus 10 stopni Celsjusza zagrzeje wodę do plus 25 stopni Celsjusza lub przy temperaturze powietrza 0 stopni zagrzeje wodę do 35 stopni. W obu przypadkach różnica temperatur wynosi 35 stopni Celsjusza. Jednak krzywa grzewcza działa w ten sposób, że im chłodniej na zewnątrz, tym do wyższej temperatury grzeje wodę. Wtedy różnica temperatur pomiędzy dolnym a górnym źródłem może wynosić ponad 60 stopni Celsjusza. A to bardzo drogo kosztuje. A COP pompy spada poniżej 2. Korzystnym czynnikiem jest to, że w dzień temperatury są zazwyczaj wyższe niż w nocy, przez co pompa zużyje znacznie mniej energii elektrycznej na wyprodukowanie takiej samej ilości ciepła. Współczynnik COP będzie znacznie wyższy. Pompy ciepła posiadają zaawansowane sterowniki, a wśród wielu funkcji jest harmonogram tygodniowy. Ustawiłem pompę ciepła w ten sposób, że w godzinach nocnych jest wyłączona lub w mroźniejsze miesiące pracuje cały czas, ale w nocnych godzinach na odchyłce minus 3 lub minus 4 stopni Celsjusza od krzywej grzewczej. Czym cieplejszy okres, np. luty, marzec, kwiecień, tym nocna przerwa w pracy pompy jest dłuższa. Ponadto w pierwszych godzinach pracy sterownik ma odchylenie minus 3 stopni Celsjusza od nominału, później minus 1 stopień aż do plus 2 lub plus 3 stopni Celsjusza o godzinie 10, kiedy temperatura na zewnątrz jest już wyższa, a panele fotowoltaiczne generują więcej prądu. Po zachodzie słońca znów otyłka jest ustawiona na minus 1 stopień Celsjusza. Grzanie wody użytkowej wymusiłem w godzinach popołudniowych. Kiedy mamy wyższe temperatury na zewnątrz, a prąd z bezpośredniej produkcji z fotowoltaiki. Uzyskałem to ustawiając wyższe temperatury wody użytkowej w godzinach, kiedy jest najcieplej na zewnątrz. Powyższe ustawienia pozwoliły mi znacznie ograniczyć prądożerność i taktowanie pompy ciepła. Jednak rozwiązanie to nie nadaje się do pomp gruntowych oraz jest mniej efektywne przy instalacji z kaloryferami. Przy okazji powiem, że jeżeli ktoś zmienia ogrzewanie z kaloryferów na podłogowe, to powinien ułożyć rurki jak najgęściej, na przykład co 10 cm. Czym gęściej ułożone rurki i czym większą powierzchnią będziemy oddawali ciepło, tym temperatura wody grzewczej może być niższa, np. przykład 28 stopni Celsjusza zamiast 36. Zachowując tą samą temperaturę w pomieszczeniu, uzyskamy wyższe COP, a co za tym idzie, niższe zużycie prądu. Napiszcie w komentarzach, czy wprowadziliście w swoich pompach ustawienia ograniczające taktowanie i zmniejszające zużycie energii elektrycznej. Ile lat Wasza pompa będzie pracowała, jeżeli przyjmiemy, że ma limit 50 tysięcy startów i 100 tysięcy godzin pracy? Mi wychodzi, że z powodu taktowania prognozowany żywot pompy to tylko 15 lat, jednak ponad rok pracowała na krzywej grzewczej, taktując z niemiłosiernie. Od dwóch lat używam oszczędnych ustawień, wydłużając przy okazji żywot urządzenia. Jak macie propozycje na kolejny film, piszcie śmiało. Także do następnego razu. Cześć!